Przez ponad 40 lat zimnej wojny Niemcy Wschodnie były państwem frontowym, rządzonym przez komunistyczną dyktaturę. Dyktaturą proletariatu nazwano system rządów, który miał skończyć z wyzyskiem człowieka przez człowieka. W NRD żyło 17 milionów Niemców. Pod koniec liczba ta się skurczyła. Robiono, co się da, żeby podtrzymać ten system. Ale w roku 1989 wszyscy wiedzieli, że musi upaść. Koniec bloku wschodniego oznaczał też koniec NRD. Pozostało tylko we wspomnieniach. Niemcy Wschodnie zabrnęły w ślepą uliczkę. Władze nie oferowały żadnych rozwiązań problemów. Wciąż tylko się powtarzały. Ostatni rok NRD, odcinek trzeci. Na zawsze razem. Oberdorla, lato 1990 roku. Rano ubraliśmy się w nasze tradycyjne stroje. Nie zajęło to nam dużo czasu. W pół godziny byłam już gotowa. Musiałam włożyć na siebie tylko 10 rzeczy. To nie tak źle. Kobietom z Rolshausen zajmowało to znacznie więcej czasu. Samych spódnic miały kilka. Musiały się ubierać jakieś 2 godziny. Grupa folklorystyczna z Rolshausen odwiedziła zaprzyjaźniony zespół z Oberdorli latem 1990 roku. Ludzie ze wschodu i z zachodu połączyła wspólna pasja. Kontakty zapoczątkowano zaraz po otworzeniu granic. Skoro sami pojechaliśmy do Rolshausen na święto Wniebowstąpienia, to pomyśleliśmy, że wypada również zaprosić tamtejszą grupę do nas, do Oberdorli. Postanowiliśmy zorganizować z nimi wspólny występ folklorystyczny. Zebraliśmy się i przygotowaliśmy razem rodzaj procesji. Nie zabrakło też muzyki. Zespół z Rolshausen przyjęto w naszym mieście bardzo miło. To była pierwsza grupa z RFN, która tutaj przyjechała. Zrobiło się z tego prawdziwe wydarzenie. Dlatego też pojawiło się wielu widzów. Nasza gmina jest bardzo duża. Całe miasto było pełne ludzi i wszyscy byli podekscytowani. Właśnie byliśmy na scenie i tańczyliśmy, kiedy pan Karmroth nagle zapytał muzyków, czy znają Das Lied der Deutschen, zachodnio-niemieckie hymny. Oni odparli, że tak, ale nigdy wcześniej go nie grali. Obie grupy stały na scenie. Muzycy zaczęli grać, a my z NRD nie znaliśmy słów. Ale śpiewali wszyscy z Rolshausen. Pamiętam, że ktoś z zespołu folklorystycznego z Niemiec Zachodnich stał obok mnie ze łzami w oczach. Ja też je miałam. To było bardzo wzruszające. W NRD obowiązywała już marka RFN. Półki były pełne, ale ludzie żądali więcej. Chcieli jak najszybciej stać się częścią Republiki Federalnej Niemiec. Trzeba doprowadzić do zjednoczenia. Tylko mając takie same prawa, będziemy się rozwijać. Już czas. Kraj jest chory. Zróbmy to jak najszybciej. Kolorowy świat towarów z Zachodu miał swoją cenę. Nikt nie chciał już kupować produktów z NRD. Odpadły nawet rynki w Europie Wschodniej, bo bratnie kraje nie mogły płacić w twardej walucie. W efekcie coraz więcej firm bankrutowało. W obawie przed bezrobociem ludzie wyszli na ulice.
Chcemy, żeby zapewniono nam miejsca pracy. Nie zamierzamy iść na bezrobocie. Nie ma nawet dyskusji. Każdy pracownik musi mieć szansę na znalezienie posady. Wielu będzie musiało się przekwalifikować, aby znaleźć nowe miejsce zatrudnienia. Ale potrzebujemy takich szans. Kryzys dotknął także rolnictwo. Rolnicy nie mieli już gdzie sprzedawać zbiorów. Nie mogli się więc utrzymać. Od 20 lat zaopatrywaliśmy dwa sklepy, ale one już od nas nie kupują. Wolą brać towary z Holandii albo z RFN. My zostaliśmy z produktami, z którymi nie mamy co zrobić. Rozpoczęła się bitwa o rynki zbytu. Na granicy bankructwa znalazły się mleczarnie. Półki pełne były sera, którego nikt nie chciał kupować. Towary wkrótce mogły się przeterminować. Dlaczego nikt ich nie chce? Nie potrafię tego wytłumaczyć. Może niektóre firmy w naszym mieście i w naszym kraju mają zobowiązania, o których nie wiemy. Gigantyczne hurtownie z RFN podpisały umowy na wyłączność dostaw do supermarketów w NRD. Ludzie dostrzegli, że produkcja rolna w NRD była wysoka i stanowiła poważną konkurencję dla wytwórców z RFN. Tymczasem na Zachodzie obowiązywały surowe regulacje wspólnot europejskich. Ciężko było pogodzić prawo europejskie i zachodnio-niemieckie oraz interesy rolników z RFN z interesami rolnictwa NRD-owskiego. Rolnicy z Państwowego Gospodarstwa Rolnego w pobliżu Frankfurtu nad Odrą zostali zmuszeni do działania. Przygotowali do uboju 1300 świń, których nie mieli gdzie sprzedać. Zarżnęli 5 i rozdzielili wśród swoich członków. Ale tak dalej być nie mogło. To rozwiązanie czysto awaryjne. Chcieliśmy w ten sposób pomóc mieszkańcom wsi i członkom naszej wspólnoty, jak też wyrazić nasz sprzeciw. Los wielu gospodarstw i spółdzielni rolniczych był zagrożony. Po Unii Monetarnej wschodnioniemiecka gospodarka była na krawędzi przepaści. Czas naglił. Trzeba było coś z tym zrobić. Nie można było utrzymywać tylko Unii Gospodarczej i Walutowej. Sytuacja była na tyle zła, że same władze wschodnich Niemiec nalegały na wcześniejszą datę zjednoczenia. NRD zbankrutowała. NRD-owski parlament nie miał innego wyjścia, niż zgodzić się na szybszy termin zjednoczenia Niemiec. Parlament deklaruje przystąpienie NRD do obszaru objętego ustawą zasadniczą RFN na warunkach określonych w sekcji 23 wspomnianej ustawy i z datą 3 października 1990 roku. Za głosowało 294 posłów. Parlament zdecydował, że 3 października NRD przestanie istnieć. Gdy usłyszałem o wynikach głosowania w parlamencie, poczułem to samo co miliony Niemców. Nareszcie odetchnąłem. Data zjednoczenia Niemiec, 3 października, była pod każdym względem pragmatyczna.
Ludzie chcieli połączenia krajów i nie wyobrażali sobie, żeby 7 października świętować 41. rocznicę powstania NRD. 3 października wybrano więc nieprzypadkowo. Była to najszybsza z możliwych dat oficjalnego zjednoczenia. Potrzebny był już tylko traktat zjednoczeniowy. Pracowali nad nim politycy ze wschodu i z zachodu. Mieszkańców NRD szczególnie interesowały teczki Stasi, prawo do aborcji i kwestie własnościowe. Porozumienie było potrzebne i to szybko. Osiągnęliśmy porozumienie we wszystkich kwestiach w ciągu 2 miesięcy. Doszliśmy do zgody, choć wystąpiły pewne zagadnienia, które wywołały gorące dyskusje. Były sprawy, które strona NRD-owska uznawała za absolutnie kluczowe i nie powinna ich zmieniać. Na przykład w kwestii prawa kobiet do aborcji, które było odmiennie regulowane w NRD niż w RFN. Powinniśmy nalegać na dłuższy okres przejściowy. Traktat zjednoczeniowy, kładący podwaliny pod wspólną przyszłość Niemców ze wschodu i z zachodu, miał ponad 1000 stron. NRD znikała ze światowej polityki. Jej dyplomatów za granicą poproszono o opuszczenie ambasad. We wrześniu dostaliśmy telegram z ministerstwa dotyczący zjednoczenia. Ambasadzie RFN mieliśmy przekazać 3 nasze budynki, a także moje służbowe auto, miśnieńską porcelanę i 2 obrazy wiszące w moim domu, które przedstawiały ponoć jakąś wartość. Erich Wetzel był na placówce w Sztokholmie od 1988 roku. NRD łączyły ze Szwecją dobre stosunki dyplomatyczne i ekonomiczne. Erich Wetzel był swego czasu w NRD wpływowym człowiekiem. Ale latem 1990 roku wszystko się zmieniło. Jeśli chodzi o porządek i biurokrację, to NRD była światowym liderem. Wszystko dokładnie rejestrowano. Miałem zwrócić wyszczególnione na liście rzeczy, nawet miśnieńską porcelanę. Nie mogłem zabrać filiżanki, ani nawet spodeczka. Miałbym kłopoty, gdyby czegoś zabrakło. Oczywiście, że pewne rzeczy zapadły mi w pamięć. Na przykład, gdy administrator zachodnioniemieckiej ambasady wlazł do mojego pokoju na górze ambasady. Mówił, że chce zobaczyć, jak wygląda miśnieńska porcelana. Powiedziałem mu grzecznie, ale stanowczo, że dopóki jeszcze jestem ambasadorem, to proszę o odpowiednie traktowanie. Stwierdziłem, że na porcelanę popatrzy sobie po 3 października. Byłem rozgoryczony. Miałem do czynienia z czymś więcej niż zwykłym przekazaniem obowiązków. Warunki były szczególne. Moja przyszłość była wielką niewiadomą. Wiedziałem tylko tyle, że moja kariera w dyplomacji dobiegła końca. Oczywiście, że miałem nieprzyjemne poczucie porażki. Zawsze wolałem coś budować niż burzyć. Opuszczających ambasadę czekało dużo pracy. Rzeczy pakowano do skrzyń, dokumenty sortowano i niszczono. Meble sprzedawano lub oddawano. A ambasador Erich Wetzel przygotował pożegnalny raut. Przyszli do niego politycy, dyplomaci i wojskowi.
Ambasador RFN był jedną z niewielu osób na moim pożegnalnym przyjęciu 28 września, która pozostała do samego końca. Na przełomie lat 89-90 pracowało się nam bardzo dobrze. Nasze kontakty wykraczały poza zwykłe relacje między ambasadorami. Rozmawialiśmy o wielu sprawach, także osobistych. Na koniec mojej pracy, 1 października, przyjął mnie na audiencji król. To był koniec mojej działalności w Szwecji. Audiencja była wyjątkowa ze względu na swój charakter i długość. Król podkreślił na jej początku, że to szczególny przypadek. Żegnał się bowiem nie tylko z jakimś ambasadorem, co zdarzało mu się kilka razy w roku, ale z całym krajem. Erich Wetzel i jego koledzy pozują ostatni raz do pamiątkowej fotografii. Każdy zastanawiał się, co dalej z nimi będzie. Nie pracowałem w dyplomacji tylko po to, żeby dobrze zarabiać. To było moje życie. Ale już w sierpniu wiedziałem, że nikogo z nas nie zostawią. Dla mnie to był zwykły akt zemsty ze strony tych, którzy wygrali zimną wojnę. Z 2172 pracowników służby dyplomatycznej NRD zostawiono tylko czterech, ale nie Wetzla. 3 października jechaliśmy z żoną na południe w kierunku Berlina, zwykłym zapełnionym rzeczami samochodem, jak normalni obywatele. Wetzel nie miał już pracodawcy. Wschodnioniemiecki MSZ został zastąpiony przez zachodni. Przewodnicząca NRD-owskiego parlamentu Bergmann-Pol pożegnała członków służby dyplomatycznej. Oznaki rozpadu widać było wszędzie. Podczas jednego z ostatnich posiedzeń NRD-owski parlament miał ratyfikować traktat zjednoczeniowy, ale ławy świeciły pustkami. Posiedzenie przeniesiono, bo posłowie wyglądali na niezainteresowanych dyskusją na temat traktatu zjednoczeniowego. Kiedy w NRD ratyfikowano już traktat, przedstawiciele parlamentów wschodnio-niemieckiego i zachodnio-niemieckiego rozegrali towarzyski mecz. Komentator pozwolił sobie na dowcipy o prawych i lewych skrzydłowych. Es ist ja auch nicht unerwartet, dass die BRD von dieser Seite kommt. Ja, und dann wynik przynajmniej na boisku był remisowy, ale z perspektywy polityki zagranicznej był już przesądzony. Michał Gorbaczow i Helmut Kohl prowadzili negocjacje w połowie lipca na Kaukazie. W zamian za 15 miliardów Gorbaczow zgodził się wycofać wojska radzieckie z byłej NRD i pozwolić Zjednoczonym Niemcom wstąpić do NATO. Mówi się, że Michał Gorbaczow jest ojcem zjednoczenia Niemiec, ale to nieprawda. On jest tylko kimś, kto ostatecznie zaakceptował ten fakt. Chwała mu i za to. Sytuacja w ZSRR była wówczas bardzo niestabilna. To był odpowiedni moment, żeby podjąć takie rozmowy. Zimna wojna ostatecznie zakończyła się w Moskwie 12 września. Szefowie dyplomacji z czterech zwycięskich mocarstw II wojny światowej oraz z RFN i z NRD podpisali traktat zwany 2 plus 4. Wielki brat NRD przeciągnął kraj na zachód. Rosjanie wycofali się, a NRD-owską Narodową Armię Ludową wchłonęła zachodnio-niemiecka Bundeswehra. Żołnierzy z NRD czekały przymiarki. Od dnia zjednoczenia wszyscy członkowie Narodowej Armii Ludowej mieli już nosić nowe mundury Bundeswehry. Drugiego października po raz ostatni włożyli stare. Major Strzelow służył wtedy w pułku rozpoznania w Gerze. Als wir
Na apelu dla pułku musiałem w pierwszej kolejności sprawdzić mundury żołnierzy. Okazało się, że wiele z nich było już niekompletnych. Jednym żołnierzom brakowało pułkowych naszywek, inni nie mieli czapek. Byli też tacy, którzy w ogóle nie posiadali już mundurów. Musieli biegać po całym pułku, żeby w jakiś sposób je skompletować. Jeszcze przed ostatnim apelem wielu NRD-owskich żołnierzy sprzedało swoje mundury na pchlich targach turystom zbierającym czapki i odznaczenia. Sztrelow nie wyobrażał sobie, żeby miał przehandlować własny mundur. Był obowiązkowym oficerem, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek w pułku, a Narodowa Armia Ludowa jeszcze istniała. We wszystkich wschodnio-niemieckich garnizonach odczytano rozkaz ministra obrony i rozbrojenia Rainera Eppelmana. Naród zdecydował, że 2 października o północy Niemiecka Republika Demokratyczna przestanie istnieć, ale nie jej mieszkańcy. Narodowa Armia Ludowa przestanie istnieć, ale nie jej żołnierze i pracownicy cywilni. Niniejszym zwalniam was, członków lub pracowników cywilnych Narodowej Armii Ludowej, z obowiązków. Od 3 października 1990 roku będziecie członkami Bundeswehry. Koło północy powiedziałem, że idę spać. Poszedłem do łóżka, ale nie mogłem zasnąć. Wiedziałem, że najważniejsze jest, aby wszystko odbyło się bezpiecznie. Nasze koszary pełne były amunicji, broni i materiałów wybuchowych. Musieliśmy ich strzec. Po godzinie 2 przyszedł mój zastępca. Obudził mnie ze słowami: kapitanie, witamy w RFN. Patrzyłem na niego, nie wiedząc, o co chodzi. Wreszcie zdałem sobie sprawę, że miał na myśli zjednoczenie. Stał naprzeciw mnie w zachodnio-niemieckim mundurze. Ale w pierwszej chwili przeraziłem się, że ktoś obcy z Bundeswehry wdarł się do mojego pokoju. Następnie weszły w życie zasady i przepisy Bundeswehry. Żołnierze nie ćwiczyli już co rano i nie musieli stale przebywać w koszarach. W NRD spędzali tam 70% czasu w stanie gotowości bojowej. Jedynymi osobami, które teraz zostawały w koszarach, byli strażnicy i żołnierze na służbie. Reszta mogła iść do domu. O północy, na polecenie Ministerstwa Obrony w Bonn, oficerom Narodowej Armii Ludowej obniżono stopnie. W kilka sekund z majora stałem się kapitanem. Włożyłem nowy mundur, a kiedy przybył nasz nowy dowódca, podpułkownik Kopp, spojrzał na mnie zdziwiony. Zapytał, dlaczego nagle stałem się kapitanem. Odpowiedziałem, że tak rozkazał jego minister. Aby zapoznać oficerów byłego NRD z zasadami Bundeswehry, przeprowadzono szkolenia. Poznałem panujący w Bundeswehrze system obywateli w mundurach. Kiedy mu się przyjrzałem, przekonałem się, że mieli oni znacznie więcej praw niż dawni żołnierze NRD. Zjednoczenie NRD z Republiką Federalną Niemiec, a zatem i włączenie Narodowej Armii Ludowej do Bundeswehry, było naszym największym osiągnięciem. Najważniejsze, że wszystko odbyło się bez rozlewu krwi. Nie padł ani jeden strzał. Nie znikła amunicja ani materiały wybuchowe. Udało się przeprowadzić wszystko bezpiecznie. Byli członkowie Narodowej Armii Ludowej, mieli też jakieś perspektywy na przyszłość. Jeszcze rok temu obie armie były zaciekłymi wrogami, uzbrojonymi po zęby. Teraz stary sprzęt Narodowej Armii Ludowej trafił na złom. Nie był już nikomu potrzebny.
3 października wyszedłem z koszar, wsiadłem do auta i pojechałem do domu. Tam wybiegła do mnie z płaczem moja 4-letnia córka. Powiedziała: tato, nic nie rozumiem. NRD nie żyje, a wszyscy są szczęśliwi. A przecież gdy ktoś umiera, to trzeba płakać. Odparłem, że wyjaśnię jej to później, bo teraz tego nie zrozumie. Ale nie powinna się martwić. W nocy z 2 na 3 października świętowano w całym kraju. Ludzie czuli jedność i radość. Mieli wielkie oczekiwania. Na wschodzie wszyscy mieli nadzieję, że będzie lepiej. Na zachodzie wszyscy chcieli, aby się nie pogorszyło. W tej atmosferze trwały wspólne przygotowania do wielkich uroczystości. Kazałem postawić maszt, ale bez przetargu. Wymyśliłem tekst i zleciłem jego wykonanie artyście. Było tam napisane 3 października 1990, Zjednoczenie Niemiec. Napis wykonano w brązie wokół bazy masztu. Sam maszt kosztował 800 tysięcy marek. Oczywiście wywołało to zamieszanie w Ministerstwie Finansów. Powiedzieli mi, że nie pokryją tych kosztów. Chodziłem od jednego urzędnika do drugiego. W końcu trafiłem do samego ministra. Powiedział, że na zjednoczenie wydał już znacznie większe sumy, ale rzadko kiedy z takim sensem. I udało się. Ten maszt wciąż stoi pod budynkiem Reichstagu z wielką flagą Zjednoczonych Niemiec. Tej nocy świętowano nie tylko w Berlinie, ale dosłownie w całym kraju. Flaga byłej NRD musiała ustąpić miejsca nowej fladze Republiki Federalnej Niemiec. Myślę, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Czuję się bardziej wolny, jakby kamień spadł mi z serca. Mam nadzieję, że Niemcom z byłej NRD będzie powodzić się coraz lepiej i staniemy się jednym narodem. Wcześniej było mi lepiej, naprawdę. Miałam pracę i miejsce w żłobku dla mojego rocznego dziecka. Teraz już go nie mam. Pracy też muszę szukać. Nie wiem, czym się zajmę. Poprzednio było lepiej. Witamy w RFN. Następnego dnia w Nowym Rypinie wszystko było po staremu. Prawie wszystko. Czegoś brakowało. Zniknął Marks. Został po nim tylko cokół. Zawsze lubiłyśmy tu siedzieć, bo można było na niego popatrzeć. Teraz nie ma już na co. Karola Marksa wkrótce odnaleziono w fontannie. Potem przymocowano go do cokołu, tak aby nikt nie mógł go już ruszyć. Tymczasem na terenie całego kraju przez cały dzień świętowano. Tysiące ludzi wyległy na ulice nowej stolicy. To była wzruszająca i piękna noc. Aż trudno w to uwierzyć. Było wspaniale. Bawiliśmy się do 2 nad ranem, jak w Nowy Rok. Jestem dzieckiem wojny. To najwspanialszy dzień w moim życiu. To lato jest dla Niemców wspaniałe. Znowu możemy być razem. Wielu Niemców sądziło, że 3 października to koniec całego procesu zjednoczenia. Nic podobnego. 3 października był naprawdę początkiem tego procesu. Wszystko inne było tylko przygotowaniem. Ludzie nie zdawali sobie sprawy, co ich jeszcze czeka.
Infrastruktura byłej NRD wymagała unowocześnienia. W wielu miejscach nie było nawet automatycznych centrali telefonicznych. Tylko część domów miała telefony. Ponad milion innych wciąż czekało. Czekam na telefon od 20 lat. Normalny czas oczekiwania wynosił przynajmniej 5-6 lat. Czekam co najmniej 20 lat. Skąd dzwonisz? Od sąsiadów i z pracy. W okolicy było tylko kilka telefonów. Jeśli go miałeś, to na okrągło ktoś dzwonił. Od ciebie albo do ciebie. Lepiej już było nie mieć telefonu. Masz w domu telefon? Tak, mam. NRD-owskie budki telefoniczne były nieliczne i popsute. W ich miejsce przygotowano 70 tysięcy nowych. To wspaniale. Stare budki często były zepsute, albo nic nie było w nich słychać. Zawsze coś nie działało. Budowa sieci komunikacyjnej była olbrzymim przedsięwzięciem. Pierwsze linie pociągnięto tymczasowo nad ziemią, ale prace nie wszędzie postępowały. Ekonomiści z Zachodu mówili o konieczności restrukturyzacji gospodarki byłej NRD, a to miało swoje konsekwencje. Zakłady produkujące towary, na które nie było już popytu, musiały robić coś innego lub upaść. To dotknęło wiele firm, szczególnie dużych. Drezno, lato 1990. Pracowałam w tym samym zakładzie od 27 lat. Na koniec byłam kierownikiem montażu BX-20. Pentagon zdobył wiele nagród, a nas wszystkich przepełniała duma, że mogliśmy tam pracować. Regine Burkhardt była kierownikiem montażu aparatów fotograficznych Pentagon. Zakład ten stał się jedną z perełek gospodarki NRD. Jednak w dobie wolnego rynku Pentagonowi potrzebna była restrukturyzacja. Regine Burkhardt musiała wysłać część pracowników na wcześniejszą emeryturę. Pracownicy, którzy skończyli 50 lat, musieli odejść. Wielu z nich przepracowało w naszym zakładzie po 35, a nawet po 40 lat. Spędzili w nim całe swoje życie. Naprawdę nie mogli zrozumieć, dlaczego ich to spotyka. Pytali, dlaczego to oni muszą odejść pierwsi. Nowy szef firmy był pod wielką presją. Z RFN przysłano mu konsultanta do spraw restrukturyzacji. Dla zakładu wciąż była jeszcze nadzieja, mimo ograniczonych godzin pracy i wcześniejszych emerytur. Pracownice Regine Burkhardt liczyły, że nowy model aparatu odniesie sukces na światowym rynku. Miały też nadzieję na pozyskanie inwestorów zagranicznych. Moim osobistym zdaniem najlepiej byłoby współpracować z Japończykami, ale ludzie z montażu odnieśli wrażenie, że negocjacje z nimi przebiegały w dosyć chłodnej atmosferze. Rozmawiano nawet nie po angielsku, a po japońsku. Wtedy zapowiedziałam moim kolegom, że prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie. Opinia biegłych rewidentów była katastrofalna. Od Unii Monetarnej Pentagon tracił codziennie 500 000 marek. Treuhand, administrator niewydolnej spółki, musiał wkroczyć do akcji. Upadły znane zakłady fotograficzne Pentagon w Dreźnie. Jak ogłoszono wieczorem podczas targów Fotokino w Kolonii, Treuhand postanowił zamknąć firmę, ale pamięta o losie 5000 jej pracowników. Według Treuhand, Pentagon nie były w stanie konkurować z konkurencją z Azji Południowo-Wschodniej. Następnego dnia wszyscy dookoła wyglądali na zrezygnowanych i smutnych.
Musiałam im wyjaśnić, że nasza firma zostanie z końcem roku zamknięta. Nikt z pracowników nie myślał o tym, że może go czekać bezrobocie. Każdy liczył, że po przekwalifikowaniu dostanie inną pracę. Wszyscy w to wierzyli, bo nie znali wcześniej czegoś takiego jak bezrobocie. Nikt nie wiedział, jak ono wygląda i z czym się naprawdę wiąże. Jak się czujecie, montując ostatnie aparaty? Na razie nie czuję nic, bo wciąż jeszcze mam pracę. Wszyscy mamy nadzieję, że później jakoś to będzie. W innym wypadku nie wiem, jak sobie poradzimy. Jeśli przepracowałaś w jakimś zakładzie 31 lat, to nie chce ci się wierzyć, że to już koniec. Ale tak właśnie jest. Powiedziano nam, żeby jechać na zachód, do Norymbergi, bo tam jest praca przy aparatach fotograficznych. Ale nie mogę sobie na to pozwolić. Mam dom i rodzinę. Mój mąż pracuje w Stuttgarcie, mój syn w Monachium, a ja mam jechać do Norymbergi? Nie. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jestem częścią inwentarza firmy. My wszyscy, którzy w niej pracowaliśmy, stwierdziliśmy, że razem z zamknięciem tego zakładu skończy się jakiś etap naszego życia. Byliśmy związani z tą firmą nie tylko dlatego, że w niej pracowaliśmy. Przeżywaliśmy tu różne rzeczy i urządzaliśmy wspólne zabawy dla pracowników, których teraz już nie będzie. Wszystkie rzeczy w moim biurze były zawsze zabezpieczone. Odcinki wypłat zamykałam w sejfie. Soczewki i sprzęt, którego brakowało w NRD, też były pod kluczem. Wypożyczałam je tylko pod pewnymi warunkami. Gdy kierownik działu powiedział, że odcinki nie będą już potrzebne, spakowaliśmy je do pudeł i po prostu wyrzuciliśmy na śmietnik. Wurde das in Kisten gepackt und weggeschmissen. Pamiętam bardzo dobrze, że kiedy je wyrzucałam, trzęsły mi się nogi. Potem przyszła kolej na pryzmaty. Wyrzucaliśmy wszystkie rzeczy, których wcześniej tak pilnowaliśmy. Czułam wtedy, jak gdybym pozostawiała za sobą jakąś część mojego życia. Potem poszłam do kierownika działu i powiedziałam mu, że wszystko gotowe. Wtedy on stwierdził, że mogę już iść do domu. I tyle. Wróciłam więc do sali montażowej. Wszystkie stanowiska pracy były puste. Czułam, jakby coś umarło. To było bardzo smutne. Spakowałam się i wyszłam. Po drodze oddałam klucze portierowi. Und habe mich Schlüssel beim Pförtner abgegeben. Treuhand, urząd powołany do prywatyzacji przedsiębiorstw z byłej NRD, oferował ponad 8 tysięcy zakładów państwowych. Prywatyzacja oznaczała dla wielu z nich koniec. Pentagon to był dopiero początek. Zakłady Frotana w Opach produkowały ręczniki. W dawnej NRD bardzo poszukiwane. Neues Jahr.
Jeszcze rok temu wszystko eksportowaliśmy. Nasze ręczniki były wręcz rozchwytywane. A teraz nagle już nie są? Wiemy, że proces produkcji jest kosztowny. Zaczęliśmy już rozumieć, że w warunkach gospodarki rynkowej się nie utrzymamy. Ale nikt nie dał nam szansy, abyśmy udowodnili, co potrafimy. Zrobiono z nas leni, którzy przez lata tylko się obijali. Nikt nie myślał, że wszyscy tutaj pójdziemy na bezrobocie. Nikt nie myślał, że znajdziemy się w takiej sytuacji. Osobiście bardzo mnie to wtedy martwiło. Bałem się, że wiele firm z RFN może kupować te wschodnioniemieckie z dwóch powodów. Po pierwsze, mając na celu wyeliminowanie ewentualnej konkurencji w Zjednoczonych Niemczech. Po drugie, chcąc zainwestować nadwyżki i osiągnąć zysk nawet kosztem tych przedsiębiorstw. Tak kładziono kamień węgielny pod nową fabrykę samochodów w Mosel w Saksonii. Politycy zachęcali niemiecki przemysł do inwestowania na terenie byłej NRD. Volkswagen wybrał okolice Zwickau, miasta, w którym miał zjechać z linii montażowej ostatni Trabant. Zachodnio-niemiecki koncern zbudował ultranowoczesną fabrykę. Stworzył 500 miejsc pracy. A przede wszystkim dał tym ludziom nadzieję, że w Saksonii wciąż będą produkowane auta. Wiatr zmian można było też odczuć w szkole średniej imienia Karla von Ossietzkiego w berlińskiej dzielnicy Pankow. Przed otwarciem granic wszystkich uczniów otwarcie wyrażających swoje opinie karano wydaleniem z placówki. Teraz to się zmieniło. Stworzono miejsce na wyrażanie własnych opinii. Stały się one wręcz pożądane. Uczniowie wyszli z pomysłem zorganizowania wyborów swoich przedstawicieli. Pomysł wzbudził wielkie zainteresowanie. Na spotkanie z kandydatami przyszło mnóstwo uczniów. Chcę pracować nad zmianą relacji między nauczycielami i uczniami. Czas, żeby stawiać wymagania nie tylko nam, ale przede wszystkim nauczycielom. Szczególnie podczas zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie. Młodzi ludzie uczyli się demokracji w praktyce. Przygotowali karty do głosowania i urny wyborcze, a potem policzyli głosy. Wschodnio-niemieckie miasta stanęły przed wyzwaniem. Zachód wprowadził swoje struktury administracyjne, ale o pieniądze musiały zadbać same. Wiele zbankrutowało. To było bardzo istotne zagadnienie dla rządu federalnego, ministra finansów i krajów związkowych. Zachód musiałby z czegoś zrezygnować, aby przeznaczyć część dochodów z podatków na finansowanie gmin na terenie byłej NRD. Wiem, że sam kanclerz Helmut Kohl zaangażował się w tę sprawę. Był zdania, że aby dobrze funkcjonowało państwo, dobrze muszą funkcjonować gminy, w których żyją ludzie. Zuerst einmal funktionierender Kommunen bedarf, weil sich da das Leben der Menschen abspielt. Władze miejskie w byłej NRD nie miały wykwalifikowanego personelu, pieniędzy, ani nawet odpowiedniego wyposażenia biurowego. Pomoc często dostawały z zaprzyjaźnionych miast na zachodzie. Na przykład Düsseldorf wysłał ekspertów do swojego partnerskiego miasta Chemnitz. Pomagali w administrowaniu gminą z biura mieszczącego się w zwykłym mieszkaniu. Czas naglił, ponieważ miasta pogrążały się w chaosie. Było wiele do zrobienia. Das
W Miśni przetrwał niemal nienaruszony rdzeń starówki. Były to głównie renesansowe i barokowe budowle, wzniesione w czasach świetności miasta. Gdyby nie doszło do zjednoczenia Niemiec, to za 10-20 lat cała miśnieńska starówka by się rozsypała. W latach 80. zabytki w NRD były w coraz gorszym stanie. Państwo wcale się nimi nie zajmowało. Naprawiano je powierzchownie, albo czekano, aż zostaną przeznaczone do rozbiórki. Młoda architekt Antje Heinz marzyła o zachowaniu miśnieńskiej starówki. Na własną rękę, nielegalnie, próbowała ocalić, co się da. Próbowaliśmy wraz z przyjaciółmi zapobiec poważnemu uszkodzeniu jednego z najcenniejszych domów z okresu późnego gotyku. Załataliśmy trochę dach. Zorganizowaliśmy niedzielne prace społeczne. Nie było to bezpieczne, ale mieliśmy wystarczająco dużo ambicji i poczucia misji. Chcieliśmy zrobić coś dobrego dla tych domów. W jednym z nich, który był już do połowy rozebrany, uratowaliśmy renesansową bramę. Inaczej wylądowałaby na wysypisku śmieci. Zachowaliśmy też kawałki barokowych sufitów, które leżały w gruzach. Ocaliliśmy przynajmniej ich fragmenty. Pod koniec lat 80. Antje Heinz i jej mąż kupili rozpadający się dom z XVI wieku. Wspólnie chcieli go odnowić, ale brakowało im pieniędzy, materiałów budowlanych, wszystkiego. Potrzebowali pomocy. Na początku lat 90. władze RFN i NRD rozpoczęły program renowacji zabytków w 5 miastach wschodnich Niemiec. Pieniądze pochodziły z hojnych zachodnioniemieckich dotacji. Trafiły między innymi do Miśni. Remontu wymagało tam 400 budynków. Zachód nie tylko dał na to pieniądze, ale też dostarczył wsparcia technologicznego. Dom przy Marktgasse 1 stanowił w czasach NRD wielki problem. Dostaliśmy jeden kontakt do fachowców z Baden-Württembergii. Powiedzieli nam, jak można wzmocnić jego ściany. To była realna szansa na ocalenie budynku. Dzięki tej technologii ściany odzyskały stabilność i dom stoi do dzisiaj, tak jak stał przez wieki. Gdy przyszła wiadomość o programie pomocy i o tym, że zakwalifikowano do niego Miśnie, strasznie się ucieszyliśmy. Nagle okazało się, że wszystkie nasze dotychczasowe wysiłki w celu ocalenia starówki nabrały sensu. Przy wsparciu z Bonn rodzina Heinzów mogła też dokonać najpilniejszych napraw w swoim własnym zabytkowym domu. Po pierwsze, musieliśmy ustabilizować tylną ścianę domu. W tym celu kupiliśmy cegły. Miśnia, jesień 1990 roku. Pamiętam, jak przyjechała wielka ciężarówka. Rozładowaliśmy ją razem z grupą przyjaciół. To był dla nas symbol zachodzących zmian. Wreszcie mieliśmy ten stos cegieł i mogliśmy zrobić coś praktycznego. Te zmiany stały się nagle namacalne.
W czasach, gdy rządzili komuniści, realizacja naszych marzeń i celów wymagała wielu poświęceń. Teraz znów wszystko wydawało się możliwe. Najwspanialszy był moment, gdy mogliśmy się już wprowadzić, gdy zaczęliśmy cieszyć się tym, o co przez tyle lat walczyliśmy. Mogliśmy znów wydobyć piękno tych pomieszczeń i się nim napawać. NRD odeszła w przeszłość. Ten kraj mieszka teraz już tylko w ludzkich wspomnieniach, w opowieściach o tym, jak to kiedyś żyło się w NRD. Wersja polska, Sun Studio Polska. Tekst Adam Węgłowski. Czytał Mariusz Siudziński.